ty, ja zabijam ich! Zatopiliśmy ich. Znaczy w sensie w tym zatopionym statku. Hello! Tu jest beczka z prochem. Dobrze. Dobra, łatajcie. Nie mam rąk. Widzę, że Witki stoi za mną z tym wiadrem. Nie! Chyba po co komu slup? O, i znowu wrócił. Przestań. Kurna, tak to się robi. Dostaliśmy jego dziennik. Dobra, szukamy wyspy pomiędzy Crooked Mast i Crook Hollow, czyli na N13. O fuck, robaka wpierdzieliłem, więc będzie żgane. Jestem pewien, że to tutaj jest. No dobra. No i gdzieś tutaj musimy zanurkować. I gdzieś tutaj statek trzeba zapewne zlokalizować, bo też pamiętam, że w tym dzienniku było statku. Dobra, tu jest mapa. Gdzieś tu jakieś rzeczy powinny być. No, powietrze zaczyna mi się kończyć. Jak słychać, to w momencie, kiedy już go słychać, to można wypływać i na pewno ci starczy. Tak, wiem. Ty, kajuta kapitańska chyba się z tyłu statku przecież znajduje, a ja szukam na dziobie. I właśnie mamy checkpointik. Teraz mamy dzięki temu kolejną część dziennika. Dzienniki pokładowe zatonęły wraz ze statkiem i mamy kolejną. Srocze skrzydło, dziennik pokładowy. Ale wyrzucamy skrzynię za burtę na południowy zachód od skupiska wysp. Na południowy zachód, to jakby z lewej dolnej strony. Czyli tu. Tam jest statek? Sprawdź na tej wyspie. Pierdolisz w nich? Możemy. No, rybki miał. Drewienko, kul mu nakradnę. No co jak chcesz, to możemy go zatopić, bo on jest teraz dobrze ustawiony. Czy my z zatopienia statku coś mamy w ogóle? Nie wiem. Czekaj, zwijam żagle. Żeby kręcić ostro, bo oni i tak w nas trafić nie mogą teraz. Ło, ale żeś poleciał. I wystrzel mnie do nich. Kurde. Jednak miało być. Dobra, czekaj, załatam to. Deski! Deski! Dobra. Ty, nie ma ich na statku, strzelaj, napierdzielaj, możesz się zatrzymać i ten. I ładuj w nich. W sumie już stoję. Dobra, już wstali, tam jest ich teraz obydwu. Myślę, że można wjeżdżać w nich. Dobra, jestem na statku. Dobra, to prujemy w nich! To się załata. O! Podnoszę kotwicę w takim razie i ruszamy. Jak nie ruszamy? Patrz, jak ich pożeramy! O kurde, kule mi się skończyły. Na luzie. Tak? No może trochę tu mokro, ale już majster leci do naprawy. Dobra. Niby koślawo, ale było trochę dziurawienia. Ale jednakowo. A oni płyną na kolejny statek. Więc oni chyba mają gorzej. Jezu, ile się naszukałem tego. Kurwa. Kamil, zapamiętaj, gdzie mnie widzisz. Bo ja opuściłem skrzynię, bo mnie już rekin ugryzł. Jeden i jeden, sz***o. Rekina już nie ma. Ty, statek tam jest! Raz. Kurwa, teraz jeszcze skały. No nie! Płynę już, bardzo szybko, bo właśnie zjadł mnie drugi rekin. Więc 2-2. Jaskiniowy skarabeusz kryje się w pobliżu. Nie, dobre płyniemy. Dobrze płyniemy, to jest Crook Hollow. Kieruj się na E. Znaczy tutaj jest świątynia i będziemy musieli wziąć tego bożka i odstawić gdzieś w tej świątyni. Ja w sumie tą armadę, ten, ich mogę ostrzelać. No właśnie. Wyżej. O, tak teraz. Oj, teraz właśnie widzę, że ruszyli na mnie. Wiesz co? Skręć ostro i zarzuć kotwicę. Przez drift zrobisz. I oni będą musieli, wiesz, nie wykręcą tak szybko.
Zostawiam na brzegu tego bożka. O, słyszę syrena! Zajebić się, słyszę syrenę. Raz do mnie. Wróć na statek, przedmiot totem skarabeusza zostanie utracony. Nie mogę. No to chyba po nas. Mówisz, że zatopili. Czekaj. Próbujemy zrobić drift. Mówię, drift pomimo tego, że tak niby ciebie wystawia w pewnym momencie, bo stoisz, to i tak robisz tak ostry skręt, że... See ya, nie... losers! Płyną do ciebie, płyną, płyną. Wiem, wiem. Tamten też tam pływa. Teraz ten Megalodon zaatakuje, to jest lipa. On ich zaatakował w ogóle. Lol. Tak? Tak. Z***** się w takim razie dla nas. Łataj dziurę, łataj dziurę, no... O, Megalodon chyba zaraz się wpierdzieli w ciebie, no. Dosłownie przed dziobem ci przepłynął. Pół statku w wodzie. Teraz to już jest koniec. Kurwa, gdzie jest... tu jest bożek. Serio, musiałbyś teraz się pojawić na statku i pomóc, bo ja nie dam rady. Ich strzelam. O p***, kule mi się skończyły. Dwa. Uff, tyle desek nie widziałeś na jednym statku po przebijanych. Wymieniłeś prawie cały statek na nowy. Tak. Deskami. Stary, tylko idziemy na nich. Wiem. Dalam się na nich. Rozładowałem zamiast naładować. Ty, ja zabijam ich! To zabijam ich! Gdzie jest kotwica do rzucenia? Okej. Zabiłem kapitana! Zabiłem kapitana, więc ten, ale padłem. Nie mają kapitana, to najważniejsze. Tam chyba z 3 szkielety zostały, to też mniej armat jest. I chyba harpunem się do nich przyczepiliśmy. Tak, ja się przyczepiłem do nich, trzymam. Pamiętaj, na gnieździe jest beczka. No spróbuję. Jestem! Kładziemy! P***ęło? Tak, p***ęło. Gdzie łatacie? Nie łatać! Powiedz mi, czy ja na coś płynę. Nie wiem, ja jestem na ich statku! Zbierzemy wszystko i ten... zejdź pod pokład i sprawdź, czy mięsko nie przyspaliło się. Nie wiem, czy nie jest pijana, więc uważaj. Nie. Wczoraj mieliśmy dwie pijane. Ta jest chyba pijana. Więc uważaj, żebyś nie spi***** z burty. Na razie prosto odkładaj. Skrzynia tysiąca gatunków grogu, no. Więc jakby to fajnie zmontować, choćby kompilację tych najfajniejszych śmiesznych. No. Dwóch nieogarów próbuje przejąć statek. Seria How to be a noob in Sea of Thieves. Nie, nie jestem na kamerce, możesz włazić. O, czyżbyśmy podpłynęli idealnie? Zwiń do końca, teraz. To wtedy w ogóle się nie będziemy poruszać. Będziemy, będziemy. Jak ci powiem, to kotwica. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj. No idealny moment! Kotwica! No co za... A miało być perfekcyjnie, pierwszy raz! No k***a, to było piękne! No co za mędy! A ciekawe, czemu pojawił się ten napis? No bo to jest, kiedy łączą się serwery, bo brakuje graczy na tym serwerze. A okej! Okay. Wow. Z krokiem wbiorę. A, to ty wziąłeś. Byś myślałem, że to ja będę pijał. Fuck! Pierdzielisz. Ja nie dam rady. Komu sprzedajesz w ogóle tą pijaną skrzynię? U horderów? Nie powiem ci, bo to śmiesznie wygląda. Nie, chyba tak. No, czekaj, może harpunem sobie pomogę. A nie, nie ja odpłynę troszkę, spokojnie. Nie mogę zapłacić za harpun w ogóle. O. Okej. Okay. Potem księżyca, no mamy go tu.
Okej, to ten księżyca, to teraz w inne miejsce musimy płynąć. Tego księżyca. O! Oj, beczka z prochem. Mamy beczkę z prochem w ogóle na gnieździe. Znaczy w sensie w tym zatopionym statku. Co? Nic! Ale chodzi o to, że jak minimalizujesz i wracasz do SOTA, to trzeba kliknąć myszką i wtedy po prostu wykonujesz tą akcję, którą klikniesz. Na szczęście miałem celownik NAT. Kliknij L. Dzięki. Czaj, to będzie na czas. Nie. Tak. Uuu. To będzie się dała pewnie woda. Dobra, z podniesionymi mieczykami muszą być. To obracamy. Podniesiony mieczyk. Podniesiony mieczyk. Podniesiony mieczyk, a na samym początku jakiś taki dziwny. Jeszcze, jeszcze, bo... Otwórz księgę. I mamy symbole. To jest pierwsze rozwiązanie. W takim razie drugie ustawiamy. Tak? A na pewno już? Tak. Na 90%, no bo... się zmieniło? I teraz ostatnie. Okej, zmieniaj. Trzyosobowa rodzinka i na pierwszym... Widzisz? Tutaj się pojawiło odbicie w wodzie, widzisz? Pokazuje nam, gdzie musimy kopać. Gdzie to jest? To tu! Mam. Tu! Okej! I teraz pojawi się nam kolejne pewno. Ty! Znalazłem kolejny medalion. Był po prostu w wodzie. No. Przynajmniej powinno. Ja myślałem, że tu skarby będą, a tu bożek jeden. Tu jest skrzynia, ale to tylko żarełko. Nie, to już jak to zaniesiemy do tego, do typa, to zakończymy to. To do łódki od razu. Aha. Actually hold the Shroud Breaker in my hands. For now,
Head to Plunder Outpost and speak with Madame Olivia about Briggsy's whereabouts. Okej, kontynuujemy to. Każe nam szukać klejnotów innych. To jest kolejna opowieść. Po prostu kończąc tą opowieść, odblokowaliśmy inną odpowiedź. Gdzieś indziej do wykonania jest. Zobacz, że jak zbliżymy bardzo do jakiegoś momentu, to właśnie pokazuje nam się opowieść. Jak na przykład tutaj widzimy, że jest zablokowana. Czyli jakąś inną opowieścią musimy ją sobie odblokować. Kolejna zablokowana i tym podobne. O, tutaj mamy odblokowaną, ale podejrzewam, że to jest dokładnie ta sama, czyli tą, którą już wykonaliśmy, ten Shroud. Akurat pierwszy Telltale, czyli ten ze Shroudem, jest w każdym outpoście, w każdym, no outpoście, w każdej przystani. Wejdź sobie w reputację i masz opowieści. Teraz mamy przeklętą łotrzycę.